Zaczęliśmy w tym momencie warsztat i no i cóż, cieszę się, że jesteście, cieszę się, że mogę was wszystkich widzieć na tym wspaniałym warsztacie. Mam nadzieję, że czegoś więcej się dowiemy o tym w trakcie tego warsztatu, w jaki sposób mechanizować różne rzeczy, bo myślę, że bardzo często słyszycie gdzieś w ogóle od sędziego w trakcie debaty, czy na feedbacku debatanckim, że zabrakło wam mechanizmów w momencie, w którym tworzyliście jakiś warsztat. I myślę, że chciałbym, żeby trochę ten warsztat był odpowiedzią na to, w jaki sposób tych mechanizmów szukać, jak szukać pomysłów na w ogóle zmechanizowanie naszych pomysłów na argumenty lepiej, zwłaszcza takich dotyczących społeczeństwa, tak? No bo to było coś, co różnych procesów społecznych, tych tematów, które są poruszane w trakcie debat parlamentarnych, które no właśnie dotyczą jakichś większych procesów społecznych, czy jakichś grup, czy partii politycznych, czy taktyk partii politycznych, tak? No powiedzmy o pamiętacie pewnie debatę o taktyki z tegorocznego MPDP, o taktykach partii liberalnych w Europie, tak? Dotyczących bohaterów i narracji bohaterskiej. No są tematy dotyczące, nie wiem, narracji lewicy, tak? W sensie, że temat Klaudii sprzed paru lat, ta izba żałuje odrzucenia przez lewicę narracji klasowej. Myślę, że tego typu tematów będziemy się tutaj najbardziej trzymać, tak? Czyli tematów, które dotyczą czy różnych taktyk pozyskiwania jakiegoś poparcia, czy też wykorzystywania rozmaitych mechanizmów społecznych. No na przykład też temat Warszawa debatuje sprzed paru lat, w których myślę, że te mechaniki można by było zastosować. No to jest temat, w którym mniejszości, jakby sens tego motion, już nie pamiętam dokładnego jego brzmienia, no ale sens tego motion był taki, że mniejszości etniczne powinny aktywnie popierać profilowanie rasowe przez policję. No więc co do tego typu tematów myślę, że będziemy się trzymać. Czyli takie, które albo dotyczą ogółu społeczeństwa, albo opierają się na jakichś rozmaitych mechanizmach społecznych. I teraz jakby wydaje się, że słuchajcie, mechanizmy społeczne, te, które chciałbym poruszyć na tym warsztacie, to są przede wszystkim takie mechanizmy, które dotyczą no właśnie jak najszerzej różnych stosunków społecznych między grupami, między większością a mniejszością, czy między klasami ekonomicznymi. Od klas sobie zaczniemy, ale najpierw w ogóle przejdźmy sobie od takich debatanckich rzeczy. Czyli słuchajcie, gdy sędzia wam mówi, że zabrakło mechanizmów, to najczęściej tak naprawdę temu sędziemu brakuje takiego wytłumaczenia jasnego, że mówicie, że dana grupa społeczna zachowa się w jakiś sposób. Ale dlaczego się tak zachowa? Tak? Jakie są jej problemy, motywacje, warunki zewnętrzne, które ją pchają do tego, żeby się w taki sposób zachować? I bardzo często czasami, bardzo często jest tak, że mówicie jako debatanci, czy ja sam jako debatant też bardzo często tak mówię, że pewne rzeczy zadzieją się z kilku powodów. Problem z mówieniem o powodach w trakcie debaty, czy o takim robieniu argumentów na powody, jest taki, że bardzo często te nasze powody są ze sobą bardzo rozbieżne, tak? Nie stanowią jakiejś takiej spójnej całości, która by wzmacniała to, że ten mechanizm, czy że ta reakcja danej grupy społecznej na pewno zajdzie. W związku z tym, no słuchajcie, wydaje się, że tak naprawdę w momencie, w którym szukacie dobrego mechanizmu, to warto się zastanowić, jakby dlaczego ta dana grupa miałaby się w jakiś konkretny sposób zachować, tak? W jaki sposób ta grupa miałaby się zmienić? Czy to będzie grupa mniejszościowa, czy większościowa? Czy to będzie grupa, która... Czy to będzie jakaś klasa ekonomiczno-społeczna? Bo to, no właśnie tak jak mówiłem, tego będzie dotyczył warsztat. W związku z tym, no jakby najpierw sobie wytłumaczmy, skąd się bierze zachowanie danej grupy. Wytłumaczmy to sobie właśnie krok po kroku. Nie szukajmy 50 powodów dlaczego, tylko szukajmy ciągu logicznego.
Druga i trzecia sprawa, ostatnia, taka wstępna, zanim przejdziemy do tych mechanizmów. Super by było, żeby te mechanizmy były wiarygodne. To znaczy, słuchajcie, to też jest tak, sędzia debat parlamentarnych jest sędzią, który sędziuje z perspektywy przeciętnie oczytanego obywatela świata bądź Unii Europejskiej. I teraz, co to oznacza dla nas? To oznacza, że no nie możemy sprzedawać mu argumentów, które, czy mechanizmów, które z perspektywy wiedzy przeciętnie oczytanego obywatela są ciężkie do uwierzenia. Tak? W tym sensie, że musimy przedstawić, skąd je bierzemy i musimy przedstawić, że one są jak w jakimś stopniu wiarygodne. Tak? To znaczy i uwiarygadniać siebie samych, pokazywać, że te mechanizmy, o których mówimy, gdzieś rzeczywiście występują w świecie debat, nie tylko w świecie nie tylko właśnie debatanckim, nie tylko w Debatelandzie, ale też w świecie, w którym funkcjonujemy. No i dobra, słuchajcie, więc w tym warsztacie kilka pomysłów przydatnych do wykorzystania, żeby wytłumaczyć, dlaczego ludzie zachowują się tak, a nie inaczej czasami. I dobra, więc króciutki, zacznijmy od wstydu i w związku z tym zaczniemy sobie króciutko o tym, zacznijmy sobie króciutko właśnie o klasie społecznej i o tym, że no właśnie to się czasami, jakby kwestia przynależności klasowej, to jest bardzo często kwestia, zwłaszcza jeżeli mówimy o klasie niższej czy o klasie średniej wobec klasy wyższej, to jest bardzo często coś, co wiąże się z różnego rodzaju wstydem i różne klasy mają różne sposoby na to, żeby w rozmaity sposób zawstydzać tych położonych klasę niżej i uwiarygadniać istnienie takiego konkretnego podziału klasowego i takiego konkretnego podziału pomiędzy grupami. Słuchajcie, na tym slajdzie jest screenshot pod tym wspaniałym tytułem Wstyd. Jest screenshot z filmu Parasite. Nie wiem, czy ktokolwiek go na sali widział, ale myślę, że jeśli go widzieliście, to możecie pamiętać taką, myślę, dość istotną scenę, która będzie oddziaływała na przynajmniej kilku poziomach w tym, do czego sobie zaraz przejdziemy. I myślę, że fajnie sobie w ogóle patrzeć do kultury i jakoś próbować znaleźć jakieś odpowiedniki tych mechanizmów, o których tutaj sobie będziemy rozmawiać. Bo słuchajcie, bo w filmie Parasite jest taka, jakby cały koncept tego filmu w dużej mierze, tak żeby nie zespoilerować za bardzo, bo ci, którzy nie widzieli, myślę, że powinni go zobaczyć po prostu i zobaczyć go w miarę możliwości bez właśnie spoilerów. Jakby koncept polega na tym, że rodzina osób, powiedzmy, dość ubogich, no wbija się w jakiś sposób do tego, żeby pracować dla osób z klasy no ekstrawagancko i bajońsko wyższej, tak? To znaczy osób, które no naprawdę no żyją w uberluksusie i no dla tego domu oni pracują, tak w zasadzie całą rodziną. I to, co jakby chciałbym wam pokazać z tego, jakby myślę, że dla osób, które oglądały ten film, to jest scena, która jest super zapamiętana, że był taki moment, w którym ta rodzina właśnie usługująca wyprawiła swoich mocodawców gdzieś poza dom i w tym czasie w tym domu urządzili sobie trochę nielegalnie imprezę. No i skończyło się to tak, że oczywiście państwo zarządzający domem wrócili wcześniej, oni w panice się w ogóle gdzieś władowali pod łóżka, no i w pewnym momencie właśnie na górze leży sobie państwo zarządza tym domem, a pod tą kanapą leży sobie właśnie głowa tej rodziny, która w tym momencie słyszy, że, no, że ten mój szofer to ma taki specyficzny zapach i pachnie właśnie tak, jak że ja to kiedyś, jak byłem, ja kiedyś sobie jechałem metrem raz w życiu, jako ten człowiek z klasy wyższej, no i właśnie widzę teraz moich, jakby czułem ten zapach, który był w tym metrze i taki zapach rozgotowanych szmat,
i że właśnie mam wrażenie, że ci ludzie w metrze to właśnie mają jakiś tutaj, tak jak jest napisane, people who ride the subway have a special smell. Jest to bardzo, mam wrażenie, wymowna scena dla tego, co się tam potem dzieje. Nie spoileruję, ale, ale mam wrażenie, że to jest scena, której trochę nie można przegapić. I teraz słuchajcie, co w związku z tym jakby utwierdza ten wstyd i te różnice pomiędzyklasowe? Myślę, że parę razy słyszeliście w swoim życiu słówko kapitał ekonomiczny, słyszeliście słówko kapitał kulturowy i kapitał społeczny. Warto, myślę, sobie to trochę porozjaśniać. Myślę, że oczywiste dość jest, że kapitał ekonomiczny to są po prostu pieniądze posiadane przez, przez rozmaite klasy, klasy społeczne. Tak można rzeczywiście klasyfikować klasy tylko i wyłącznie na podstawie tej, tej tego powiedzmy posiadanego kapitału, takiego czysto ekonomicznego, no ale wydaje się, że to nie do końca jest tylko tyle, co, co te klasy jakoś tam różnicuje. Bo drugą kwestią będzie kapitał społeczny. Jakby kapitał społeczny może się odnosić zarówno do całego społeczeństwa, jak i do jednostek w obrębie tego społeczeństwa. A w dużej mierze, jakby, jeżeli mówimy o jednostkach, bo jakby całym społeczeństwem nie będę się teraz zajmował, to nie ma sensu dla naszego warsztatu. Ale jeżeli mówimy o jednostce, to mówimy o tym, jakie na przykład ma znajomości. Czy może sobie pozwolić na duże zaufanie wobec ludzi wokół i zaufanie w obrębie tego, że no na przykład pomogą mu, kiedy, kiedy będzie taka potrzeba. Czy, czy no takie znajomości dotyczące tego, że no nie wiem, znam ludzi, którzy są postawieni na wysokich stanowiskach albo którzy no w razie czego pomogą mi na przykład znaleźć pracę taką, a nie inną. I myślę sobie, że to jest, to jakby to jest też ważny przykład takiego rozróżnienia klasowego i czegoś, co też wpływa na to, że no czasami, wiecie, czasami mamy w obrębie... Tak? Ktoś ma pytanie jakieś? Czy to po prostu nie wyłączony mikrofon? Chyba nie wyłączony mikrofon. Dobra. Sorry, ale tak będę co jakiś czas się dopytywał, jeśli ktoś z Was mikrofonu nie wyłączy i coś powie. Ale w związku z tym, no zobaczcie, że to też ma wpływ, że no jeśli widzimy kogoś, dla kogo właśnie zaufanie ludziom, czy zebranie, czy sięgnięcie do kogoś, kto jest jakoś nie, jakoś może coś dla nas załatwić łatwo. No jeżeli coś takiego widzimy, jeżeli widzimy taką osobę w swoim życiu, no to my też prawdopodobnie czujemy się no jakby troszkę gorsi wobec niej, tak? I czujemy, że no, no jakby my nie mamy takich ładnych znajomości, my to, co tej osobie prawdopodobnie przychodzi z dużą łatwością, nam przychodzi z dużo mniejszą, tak? No przykładowo, nie wiem, no są, myślę, że jakby bardzo często jest tak, że widzimy, że ktoś na przykład zdobył dzięki rozmaitym znajomościom i właśnie temu, że po prostu wyrobił sobie rozmaite relacje w życiu, czy dostał te relacje od, przez to, gdzie się znalazł w momencie urodzenia, no widzimy, że ma właśnie łatwiejsze możliwości zdobycia pracy, łatwiejsze możliwości dostania się gdzieś wyżej, awansu i tak dalej. W związku z tym, no myślę, że też możemy czuć z jednej strony wstyd wobec tego, że no my nie jesteśmy w takiej ładnej sytuacji, ale z drugiej strony no pewnego rodzaju zagniewanie, które wpłynie na to, w jaki sposób się później zachowamy wobec tej osoby, w związku z tym, że czujemy te różnice. Trzecia sprawa, kapitał kulturowy. To znaczy, to jest to, Tak, Marek? Bożena, czy mogę dopytać o coś odnośnie kapitału społecznego? Jasne, Marku. Czy w kapitale społecznym możemy umiejscowić tak zwany networking albo tworzenie sieci znajomości, tworzenie sieci znajomości znajomych, zarówno świadomy, jak i nieświadomy? No chodzi mi o to, że zarówno zależnie od klasy mamy różny potencjał networkingu. Tak. Oczywiście, że o to też mi chodzi, tak? W tym sensie, że chodzi o to, z kim mamy do czynienia, z kim sobie wytworzymy rozmaite relacje. Tak, pewno, że tak. I to zależy zarówno od klasy naszego urodzenia, jak i od tego, co później sobie sami wypracowujemy w różnych momentach. Oczywiście, że tak.
Druga, czy Marek, czy odpowiedziałem na twoje pytanie, bo myślę, że czy chcesz Tak, bardzo dziękuję. innego. Dobra, Super. to słuchajcie, to jedziemy dalej. Jedziemy jakby z kwestią kapitału kulturowego i z tym, no co jest taką rzeczą, która myślę, że też bardzo wyraźnie wpływa na różnice klasowe i myślę, że bardzo mocno tego doświadczamy na przykład w Polsce. To znaczy, zobaczcie, mimo wszystko, mimo tego, że zarobki tych, jakby weźmy sobie przykład dwóch osób, czyli osoby zarabiającej w Polsce pracą fizyczną i nauczyciela. Mimo wszystko, ze względu na to, że te osoby prawdopodobnie będą zarabiały dość porównywalne kwoty, ale mimo wszystko, ze względu na to, że właśnie prawdopodobnie nauczyciel, no właśnie ma prawdopodobnie ze względu na wykształcenie, ze względu na klasę pochodzenia i ze względu właśnie na kapitał kulturowy ma no troszkę lepsze położenie prawdopodobnie w drabinie klasowej. Tak, mimo tego, że ten kapitał ekonomiczny nie jest wcale, jakby jest bardzo porównywalny pomiędzy osobą pracującą fizycznie w Polsce, a nauczycielem i nauczycielką. Tak, no i teraz jakby to myślę, że też jest taka ładna różnica, która na tym wychodzi. No czym jest kapitał kulturowy? No to jest znajomość, jakby to miało streścić w jednym słowie, to bym powiedział, że oczytanie, ale oczywiście to nie jest tylko to. No to jest znajomość poruszania, jakby łatwość poruszania się w kulturze, czy kulturze wysokiej, czy kulturze współczesnej, czy w wielu rozmaitych dziedzinach kultury. W związku z tym, zobaczcie, że to też łatwo służy do zawstydzania jedni drugich, tak? W tym sensie do tego, żeby pokazać, że no właśnie ja to na przykład znam doskonale rozmaite dzieła i w związku z tym jestem w stanie się w tym lepiej ogarnąć. No ale też słuchajcie, ostatnia sprawa, która leży kapitału kulturowego niesamowicie blisko, czyli dystynkcja, czyli gust, różnice zachowania, czy wydawanie pieniędzy na rzeczy bezużyteczne, a po prostu piękne. Na przykład, no nie wiem, dzieła sztuki, nie wiem, plakaty, filmy, ale takie rzeczy, które no właśnie nie są nam potrzebne koniecznie, no ale w naszym życiu odgrywają ważną rolę. No ale nie odgrywają tylko takiej roli dla nas osobiście, ale też... Tak, ktoś coś mówił, czy... Halo? Dobra, słuchajcie, chyba zrobię tak, że na ten moment wszystkie osoby, które widzę, że tak, wszystkim na razie wyłączę mikrofon. Jeśli ktoś się będzie chciał odezwać, to sobie włączy. Więc dystynkcja, dlaczego o niej mówię? Bo ona też jest bardzo ważnym narzędziem różnicowania pomiędzy klasami, tak? To znaczy tego na przykład, jakby zobaczcie, gdzie chodzi jakby klasa wyższa, że dla niej dość jasną rozrywką jest na przykład klasa wyższa czy klasa średnia wyższa. Dla niej jasną rozrywką będzie na przykład chodzenie do opery czy do filharmonii. Tak, w momencie, w którym no, dla mnie to na przykład no, nie będzie rozrywka, która będzie dość jasna. Będą to, nie wiem, choćby różnice takie w zachowaniu, które dla mnie nie będą oczywiste. Znaczy inaczej, dla mnie właśnie nie będzie oczywiste, że coś trzeba robić w dany sposób. Przykładowo, nie wiem, czy widzieliście taki, znowu się odniosę do filmu Sala samobójców, Hater. I tam w tym filmie jest taka scena, w której właśnie młody chłopak, który jest głównym bohaterem tego filmu, przychodzi do takiej rodziny, która go bardzo mocno wspomaga, rodziny z klasy wyższej i właśnie później zamontowuje im podsłuch i dowiaduje się właśnie, jak oni go obgadują, jak on tam nieporadnie je obiad, nieporadnie zjadł ten deser, nie wiem, użył niewłaściwych sztućców do czegoś tam. Jeżeli pamiętacie, jeżeli ktoś z was albo któraś z was oglądała ostatni sezon The Crown, tam też mamy tego typu mechanizm, w którym no, księżna Diana wchodzi w rodzinę królewską i też na początku nie wypala, tak? Na początku ten jej pierwszy kontakt z tą rodziną jest absolutnie dramatyczny, ona niespecjalnie jest się w stanie odnaleźć w tym świecie konwenansów, który dla klasy wyższej jest absurdalnie naturalny. Dla niej jest czymś, co jest sztuczne, w czym się musi na nowo odnaleźć,
I zobaczcie, że to też jest narzędzie, jasne narzędzie wstydu, tak? To znaczy, i tak samo będzie pomiędzy klasą, tak jest pomiędzy klasą średnią i klasą wyższą, ale tak jest też pomiędzy klasą średnią, no, która właśnie raczej pewnie będzie chciała, nie wiem, pójść na koncert hip-hopowy czy rockowy, raczej niż na koncert disco polo, który będzie no, kulturą klasy niższej. I w związku z tym no, też przynależność do tej kultury klasy niższej w tym momencie będzie no, jakimś mechanizmem, znaczy w tym momencie sam ten gust będzie już mechanizmem, który będzie powodował wstyd i no, jakby też poczucie bariery pomiędzy nami. Tak? To znaczy, bo zobaczcie, o co chodzi w tych mechanizmach wszystkich. O to, że to ustanawia mocniej bariery pomiędzyklasowe. Że to nie jest tylko i wyłącznie tak, że nie wiem, że ja mogę od, jeśli zacznę, nie wiem, za miesiąc dostanę bajońską ofertę pracy albo wystrzelę z biznesem tak, że będę zarabiał jakieś nieprawdopodobne pieniądze, to klasa wyższa mnie automatycznie przyjmie do siebie i w ogóle wszystko będzie jasne, że ja do tej klasy wyższej należę, tylko to raczej będzie tak, że tutaj trzeba będzie przejść pewien proces właśnie wchodzenia w tę całą kulturę, w, nie wiem, w znajomość opery, czy w tego typu rzeczy. I w związku z tym, no, co jest istotne i dlaczego o tym mechanizmie wstydu mówię, no że właśnie on jest istotnym, jakby istotnym sposobem na to, żeby te klasy między sobą się odgradzały. I zobaczcie, że bardzo często w momencie, w którym mówimy o podziale klasowym, to mówimy tak naprawdę tylko o kapitale ekonomicznym. Pomijamy wszystkie pozostałe. Tymczasem one dla stosunków społecznych i dla relacji, i dla właśnie tych naszych mechanizmów, które chcemy wytworzyć w debatach, no są przynajmniej tak samo ważne. Tak? W tym sensie, no przynajmniej tak samo ważne jest to, że my potem będziemy mieli jakiś inny rodzaj zachowań, który spowoduje, że no właśnie nie zostaniemy przyjęci do danej klasy, tak? Czy że będziemy czuli wstyd, że jeśli, nie wiem, jeśli jestem osobą z małej miejscowości, w której moi koledzy słuchali w klasie disco polo, ale przyjadę do dużego miasta i będę chciał się zabawić z moimi kumplami na studiach, to kurczę, już dla mnie co innego będzie tą dobrą zabawą. Będziemy mieli prawdopodobnie inne definicje dobrej zabawy. Czy to jest jakby jasne jako taki mechanizm społeczny, mechanizm, który myślę, że będzie bardzo, bardzo dla Was ważny do tego, żeby z niego korzystać? Bardzo. Bartku, chciałem się tylko zapytać, czy preferujesz pytania poprzez głośnik, czy może pisemnie? Już widzę Twoje pytanie na czacie i właśnie zaraz myślę, że na nie odpowiem. To nie przeszkadzam. Więc mam jeszcze jedno pytanie dotyczące stratyfikacji. Czy poruszysz ją w dalszej części wykładu, czy zaliczasz ją też do dystynkcji? Słuchaj, wydaje mi się, że po pierwsze nie chcę, żeby to było nazywane wykładem, ale to mniejsza o to. Słuchajcie, myślę, że zobaczcie, że jeśli właśnie zobaczcie, że podział na klasy myślę, że nie jest aż tak bardzo istotny dla tej debaty. Myślę, że jest tutaj pewnie gdzieś wśród nas Marysia Spano, a jeśli nie ma, to była przez moment. I słuchajcie, myślę, że czy tak samo jest Guto, który też studiuje na wspaniałym Wydziale Socjologii na Karowej. I słuchajcie, myślę, że doskonale wiecie już wszyscy z Wydziału Socjologii, że tych sposobów, w jaki socjologowie klasyfikują ludzi na klasy społeczne, no jest pierdylion. I one tak naprawdę nie mają znaczenia dla nas debatancko, no bo to, czy ktoś jest z klasą wyższą czy średnią, no czasami jest to mocno płynne i czasami mocno zależy od tego, jaką definicję klasy przyjmiemy. Nie? Bo a już zwłaszcza jeśli chcecie wywołać inbę wśród socjologów, to zapytajcie się 5 socjologów na jednej imprezie, co rozumieją przez pojęcie klasa średnia. Inba murowana. Jakby usłyszycie prawdopodobnie 5 odpowiedzi popartych 5 wielkimi, ale zupełnie innymi nazwiskami. W związku z tym myślę, że nie chcę poruszać jakoś bardzo kwestii samej przynależności do konkretnej klasy,
ale zobaczcie, bardziej chciałem pokazać, że te klasy właśnie dzielą się ze względu na te rozmaite kapitały i że w związku z tym pomiędzy tymi klasami istnieje cała masa mechanizmów zawstydzania jedni drugich, tak? I że tak samo osoby, jakby wiecie, no prawdopodobnie będzie tak, że będzie wiele osób, które będzie zawstydzało jakiegoś, powiedzmy, jakąś osobę, która swoje bogactwo na nowo zdobyła przez właśnie kapitał kulturowy, ale z kolei ta osoba, która zdobyła ten kapitał ekonomiczny, no będzie miała szansę do zawstydzania innych ludzi, czy nawet osoby, powiedzmy, teoretycznie z tej samej klasy, no właśnie jakąś wystawnością swojego życia na przykład. Tak? W tym sensie dla mnie ważny jest ten mechanizm wstydu i dla debat jest ważny, ze względu na to, że no będzie on bardzo często nam służył do tego, żeby no właśnie w tej debacie coś zrobić i pokazać, w jaki sposób te klasy w związku z tym się zachowują. Tak? W sensie, że te kapitały, tak jak już napisałem w tym slajdzie, służą zarówno tym klasom między sobą do zawstydzania, jak i po prostu sprawiają, że jesteśmy zawstydzeni. Tak? Bo czasami przychodzimy na jakieś wydarzenie, powiedzmy, nie swojej rangi, na której czujemy się trochę obco. No nie wiem, ja naprawdę do dzisiaj pamiętam, jak pierwszy raz w swoim życiu zostałem zaproszony na wydarzenie, na którym zostały podane mule do obiadu, w sensie małże. I słuchajcie, jako tam, nie wiem, paronastolatek, nie wiedziałem, jak się do tego zabrać w ogóle. I pamiętam jakiś taki rodzaj właśnie przejmującego wstydu mnie, bo dla wszystkich dookoła to było absurdalnie naturalna sprawa. Nie? Więc myślę, że to jest taka rzecz, która może to trochę jakby, że z jednej strony to służy do zawstydzania, ale z drugiej strony czasami sprawia, że my się czujemy zawstydzeni, że my przychodząc do jakiegoś miejsca czujemy się nie na swoim miejscu. Nawet jeśli jest tak, że ci ludzie, jeśli bym kogokolwiek prawdopodobnie na tej imprezie zapytał, w jaki sposób to zjeść w ogóle, to prawdopodobnie każda z tych osób, która tam była, odpowiedziałaby mi całkiem jasno i w ogóle bez jakiegokolwiek zażenowania. Więc to jest, myślę, taka rzecz, którą myślę, że warto pamiętać, bo czasami zapominamy o tym, że oprócz relacji właśnie czysto relacji władzy, coś innego też i czysto relacji pieniężnych, coś innego też ustanawia to, czy się czujemy wobec kogoś gorsi czy lepsi. I że to poczucie gorszości czy lepszości, te kapitały są bardzo mocno ze sobą związane. Tak? To znaczy bardzo często jest tak, że jeśli urodziłem się w klasie średniej, to prawdopodobnie mam i gust klasy średniej, i hajs klasy średniej, i wszystko inne klasy średniej. Ale nie jest tak zawsze. I warto o tym sobie pamiętać, zwłaszcza w kontekście jakiegoś takiego awansu klasowego. Tak? Bo zobaczcie, właśnie, tak, no ten, tak, każdy z tych kapitałów to jest jeszcze taki punkcik istotny do tego. Utrudnia bądź ułatwia dostęp do władzy, wpływów, interesów, tak? Czyli no, każdy z tych kapitałów służy do tego, żeby w tej jakby grze o rozmaite rzeczy, o władzę, o wpływy, o rozwój naszego interesu, nawet o to, żeby stworzyć jak najlepsze i najbardziej rozpoznawalne dzieła sztuki, tak samo będzie istotne. Więc właśnie pamiętając taki jakby, dlaczego ja użyłem tego przykładu wstydu, bo myślę, że on się mi doskonale przydał wielokrotnie, a najbardziej chyba w temacie Ta izba żałuje estetyzacji biedy, w który padł na Kraków Proam w zeszłym roku, przepraszam, 2 lata temu, w sensie w 2019, w grudniu, jak jeszcze były turnieje na żywo. W każdym razie tam był temat właśnie Ta izba żałuje estetyzacji biedy. Estetyzacja biedy, no to było właśnie to, że było to wytłumaczone w infoslajdzie jako zjawisko polegające na tym, że ludzie z klasy wyższej, no, czy używają w jakiś sposób kultury klasy niższej. No i jakby podstawowym mechanizmem, który robiłem na opozycji, czyli że wcale nie żałuję, na zamykającej opozycji, no to było to, że słuchajcie, to jakby, bo tam pierwsze stoły pokłóciły się o to, czy przypadkiem
w związku z tym bogaci będą bardziej skłonni do tego, żeby biednym pomagać. Więc ja myślę, że drugie stoły pokłóciły się, myślę, o coś ważniejszego, to znaczy jak w tym wszystkim poczują się biedni. I no zamykając, właśnie wydaje się, że takim fajnym argumentem na to jest to, że no właśnie pytanie, czy właśnie oni się w związku z tym poczują bardziej zawstydzeni, że użyto ich kultury w taki sposób, no właśnie nienaturalny, pewnie trochę wykrzywiony, pewnie trochę ironiczny, czy jednak poczują, że no nie wiem, jestem człowiekiem z małego miasta, przyjeżdżam na studia właśnie do większego miasta i ktoś zamiast zabierać mnie na jakąś imprezę, na której nie bawię się dobrze, zabiera mnie na imprezę disco polo, no to wtedy ja czuję, że mam w ogóle wstęp do tego towarzystwa. Na przykład. I w związku z tym no mogę lepiej w to towarzystwo wejść, lepiej się w nim poczuć. I ten mechanizm właśnie tego, że właśnie nie tyle mechanizm wstydu, co mechanizm przełamania tego wstydu jest w związku z tym łatwy do wykorzystania. Guto mówi, że poleca samotną grę w kręgle Putnama. Dlaczego ją polecasz, Guto? Dwa zdania. No, po pierwsze czytałem to na zajęcia z kapitału społecznego, więc wydaje mi się, że się przyda w kontekście rozumienia różnic klasowych. A po drugie dlatego, że Putnam to bardzo dobrze analizuje w kontekście różnych interakcji społecznych, do których dochodzi właśnie między innymi w różnych przykładach, czyli migracji z mniejszych ośrodków do większych, ale też na przykład w miejscach pracy, ale też na przykład w miejscach, gdzie się pobiera edukację. Mhm. Wracając jeszcze, no nawet zobaczcie, że tak a propos, na sekundę a propos migracji, to zobaczcie, że to samo, jakby ten sam problem zaczyna się w momencie nawet migracji pomiędzy krajami, tak? W tym sensie, że i to tak samo jest do zmechanizowania, no że nawet jeśli jestem w Syrii, jestem wykształconym świetnie lekarzem, to pytanie, czy aby na pewno w związku z tym, że no właśnie są pewne różnice w wykształceniu tu i tam, że są pewne różnice w związku z tym, że istnieją pewne różnice dotyczące właśnie kultury, poruszania się, no to pytanie, czy ja aby na pewno będę w związku z tym tam, w tym miejscu, do którego uciekam przed straszliwą wojną, aby na pewno dalej czuł się na odpowiednim miejscu, tak? I czy aby na pewno w związku z tym będę czuł się pasujący, czy nadrobię to łatwo? Dużo pytań, na które można odpowiadać w swojej argumentacji i szukać tego mechanizmu, tak? Czyli szukać tego, jaki sposób ten wstyd się przełamuje albo się go nie przełamuje i on jest immanentny i bardzo, bardzo istotny dla tych grup społecznych, o których rozmawiamy w trakcie debaty. Czy to jest jasne, skąd ten wstyd w ogóle się pojawił i w jaki sposób go spróbować używać? Bo ja bym przeszedł do następnych rzeczy, czyli no, w tym wypadku do kwestii strachu. Dobra, milczenie jest zawsze trudne, bo ja nie wiem, czy rozumiecie, czy jest tak, że właśnie wszyscy już kompletnie stracili ze mną kontakt, no ale to wiadomo, taki urok online'u. Dobra, moi drodzy, strach, czyli co jest, czyli o co chodzi właściwie z tym rasizmem, transfobią, homofobią. Myślę, że to jest coś, co warto sobie tutaj trochę rozwinąć, ten mechanizm strachu. Nie bez przyczyny na zdjęciu macie obraz kozła ofiarnego, bo o tym sobie zaraz trochę powiemy. Słuchajcie, wydaje się, że zobaczcie, jeśli chodzi o strach, jakby w jaki sposób ten strach może działać. Boimy się bardzo często w kontekście społecznym jakichś grup, które są dla nas nieznane albo prawie nieznane, z którymi nie mamy albo dużej styczności, albo ta styczność jest taka, że jest aż przerysowana, że no bardzo często to jest styczność na zasadzie jakichś właśnie nieporozumień, konfliktów, jakiegoś właśnie wzajemnego niezrozumienia. Tak? Z drugiej strony no bardzo często te osoby będą no właśnie w jakiś sposób od nas odmienne. Tak? Będą służyły nam do, znaczy inaczej, będą no albo odmienne od jakiejś normy, którą sobie wyobrażamy, tak? W tym sensie, choćby to byłaby norma językowa. Albo to by była kwestia złamania jakiegoś tabu przez te osoby. Choćby tabu dotyczącego
płci, choćby tabu dotyczącego seksualności. To jest, myślę, coś, co akurat w Polsce niestety jest mocno obecne. Druga sprawa, no to czyli ten strach przed ludźmi z ekstremalną pozycją społeczną, czyli albo bardzo ubogimi, albo bardzo bogatymi. Myślę, że też bardzo mocno występujący strach w rozmaitych społeczeństwach. No i zobaczcie, że jakby ten strach w momencie, w którym jest napędzany przez właśnie jakąś niedużą znajomość, ale z drugiej strony no właśnie jakiś czy stereotyp, czy jakiś obraz, który mamy w sobie, powoduje, że my no właśnie bardzo chętnie będziemy chcieli przed różnymi ekstremami, czy przed jakimiś właśnie mniejszościami chcieli chronić choćby osoby słabsze, osoby w jakiś sposób bezbronne, czy osoby, które no właśnie, zobaczcie, jak bardzo często w tych takich narracjach fobicznych, w sensie ksenofobicznych, homofobicznych, transfobicznych, etc., 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 no to w jaki sposób te osoby, no bardzo często będziemy bronić tak naprawdę osoby bezbronne, słabsze, dzieci, tak? Czyli takie osoby, o które teoretycznie w naszej kulturze chcemy zadbać jak najbardziej, chcemy je właśnie uchronić, bo no właśnie czujemy, że tam jest coś nieznanego, coś, co burzy nasz porządek. Teraz zobaczcie, bardzo często używaną mechaniką, zwłaszcza antyuchodźczą, jest tak zwana mechanika miseczki Skittles, czy retoryka miseczki Skittles. To się jakby wzięło się to z takiego, nie, znaczy to w jaki sposób to nazywam i dlaczego nazywam to miseczką Skittles, wzięło się z takiego niesławnego tweeta syna Donalda Trumpa, już nie pamiętam którego z synów, który to tweet brzmiał w taki sposób: jeśli miałbyś wziąć miseczkę Skittles, zjeść miseczkę Skittles, wziąć Skittlesy z miseczki, wiedząc, że 3 z tych Skittlesów są zatrute, to czy zjadłbyś z tej miseczki? A bo spoko, przecież tylko 3 są zatrute, a reszta jest jak najbardziej dostępna. Nie? Czyli zobaczcie, że to wszystko jest jeszcze usprawiedliwiane w taki sposób, że bardzo często my jako większość kulturowa, etniczna i tak, czy jakakolwiek większość, bardzo chętnie się chcemy bronić przed jakąś mniejszością na takiej zasadzie, że właśnie nie na zasadzie takiej, nie wiem, wprost rasistowskiej, czy na zasadzie, nie wiem, powiedzenia wprost, że ci tam gdzieś daleko są złymi ludźmi, tylko bardziej nie. Tam prawdopodobnie jest cała masa dobrych ludzi, ale my tutaj, w tym miejscu, w którym jesteśmy, w tym naszym wspaniałym przywileju, w którym możemy żyć jako ta większość, nie chcemy zaryzykować tego, że biorąc całą masę dobrych i smacznych cytrusowych Skittlesów, weźmiemy te przynajmniej jakiś jeden zatruty, który spowoduje, że całe nasze wspaniałe społeczeństwo zachoruje. Kiedy ten mechanizm jest szczególnie, jakby takiego strachu i takiego właśnie napędzania tego strachu jest szczególnie wzmocniony? A przynajmniej to nam mówi niejaki René Girard, bardzo, bardzo myślę znany antropolog właśnie z koncepcji kozła ofiarnego przede wszystkim. To się dzieje w momencie, w którym mamy poczucie kryzysu i niepewności, tak? Czyli w tym momencie, w którym my sami czujemy, że gdzieś tam czai się duża niepewność związana z naszym statusem, z naszą sytuacją społeczną, z naszą dynamiką wewnątrz społeczeństwa, z jakimś kryzysem, który nas toczy, ekonomicznym, społecznym, kryzysem, nie wiem, niepewności na rynku pracy. Myślę, że zobaczcie, że tak naprawdę nasze czasy są w zasadzie czasami permanentnie kryzysowymi, tak? W tym sensie cała niepewność związana z tym, że wszystko dookoła się zmienia i ze względów właśnie pandemicznych, ale też wcześniej ze względów ekonomicznych, jakiejś niepewności, jakiejś zmiany kulturowej, cała masa takich niepewności, które gdzieś tam w społeczeństwie buzują i do tej niepewności właśnie widzimy jakieś jeszcze jakiegoś konkretnego obcego. I tego konkretnego obcego właśnie ze względu na
na te rzeczy, o których tutaj zostało napisane, chcemy tego obcego w jakiś sposób czy wyeliminować, czy no właśnie niekoniecznie potraktować jako kogoś godnego zaufania, czy godnego tego, żeby go wesprzeć naszymi funduszami, naszym wpuszczeniem do naszego kraju, czy różnego tego typu rzeczami, które w związku z tym no, moglibyśmy zrobić. I teraz zobaczcie, no, ta mechanika niestety jest dość powszechną mechaniką, tak? I ona dotyczy bardzo wielu osób. I zobaczcie, że to jest niestety mechanika, która bardzo często będzie, no właśnie będzie w jakiś sposób grała, czy w wypadku mniejszości, które żyją w danym kraju. Jakby w relacji mniejszości, większości wobec mniejszości, która to mniejszość właśnie będzie w jakiś wyraźny sposób odmienna, łamała jakieś tabu, czy będzie właśnie w jakiejś ekstremalnej pozycji społecznej, no to ta mechanika będzie bardzo prawdopodobna, tak? W tym sensie, że to na tym koźle ofiarnym się w jakiś sposób, no właśnie, co my z tym kozłem ofiarnym zrobimy? Bardzo prawdopodobne jest, że będziemy chcieli przywrócić jakiś porządek. Będziemy chcieli nie dopuścić takiego kozła ofiarnego do wspólnoty, czy wyładujemy na nim w jakiś sposób agresję. Zależnie od tego, jak do czego powiedzmy ten kozioł ofiarny się nadaje, tak? W tym sensie, no właśnie, jakby zależnie od tego, czy nie wiem, czy jest obecny na miejscu, czy raczej mierzymy się z kimś, kto gdzieś tam stoi sobie daleko i kogo możemy na przykład po prostu do naszej wspaniałej wspólnoty, naszej wielkiej białej Polski nie wpuścić. Czy do tej mechaniki, jakby takiej właśnie związanej z relacjami przede wszystkim właśnie duża większość kontra jakaś mała, odmienna, bardzo wyraźny sposób odstająca mniejszość i takiego strachu związanego właśnie z tymi mniejszościami są jakieś pytania. Albo pytania właśnie na przykład, jak tego użyć w trakcie debaty. Może jakieś praktyczne rady, jak najefektywniej użyć tego w trakcie debaty? To jakby praktycznie znaczy ja bardzo często kwestii właśnie miseczki Skittles, tak, używałem w debatach dotyczących uchodźców, tak, w tym sensie, że zobaczcie, jeśli mówimy o właśnie mechanizmie społecznym takim jak ojejku, dobra, półfinał Warszawa debatuje 2019. Był to półfinał o tym, że ta izba uważa, że media zachodnie powinny w nieproporcjonalnie dużym stopniu poświęcać uwagę zamachom, które dzieją się na Bliskim Wschodzie, tak, czy w krajach ogarniętych konfliktami, w krajach no, niezachodnich. I myśmy byli tam na wspaniałej i powszechnie uznawanej za najwspanialszą pozycji, czyli na otwierającej opozycji. I podstawowa rzecz, którą w tamtym momencie pomyśleliśmy, to jakby, bo wydaje się, że drużyny rządu no, chciały grać przede wszystkim na tym, że to będzie powodowało, że będziemy tym ludziom bardziej współczuli, bo będziemy mieli poczucie, że tam się właśnie dzieje jakaś wielka krzywda, a tutaj no w związku z tym trzeba ich będzie wpuścić. No problem, i tylko myśmy zauważyli taki dość jasny problem, no kto dokonuje tych zamachów? Również ludzie, którzy mieszkają w tych krajach. W związku z tym, co wzmacniamy? No wzmacniamy tą retorykę miseczki Skittles, czyli wzmacniamy to poczucie, że tam gdzieś w tym wspaniałym prawdopodobnie koszyczku jabłek kryje się parę zatrutych, nie? I w związku z tym, no prawdopodobnie to nie jest najlepszy pomysł, żeby media liberalne aż tak mocno transmitowały to, w jaki sposób te zamachy się tam dzieją, bo prawdopodobnie pogarszamy w ten sposób sprawę, no bo to, co może pomóc wydatnie ludziom, którzy tam mieszkają i którzy są ofiarami tych zamachów, czy pośrednimi ofiarami tych zamachów w formie właśnie poczucia strachu czy jakiegoś wpływu politycznego na ich życie, no to prawdopodobnie oni nie zyskają na tym, że będziemy o tym opowiadać, bo w związku z tym, że mechanizm społeczny jest raczej taki, skoro tam jest zagrożenie, to nie wpuszczamy tego zagrożenia,
choćby i za cenę życia ludzi, których nie wpuszczamy przy tej okazji, no to prawdopodobnie wzmacniając to poczucie, że tam jest zagrożenie, wzmocnimy również to, że nie wpuścimy tych ludzi i nie pomożemy im w związku z tym również mocno. Więc to jest, myślę, takie dość jasne, praktyczne użycie tego mechanizmu strachu, czyli zastanawiamy się, kto w związku z tym będzie, co wzmocni strach wobec danej grupy. No bo to, że ten strach w ogóle występuje w społeczeństwie, no to on występuje w jakimś stopniu, tak, wśród jakby jakiegoś niefajnego, powiedzmy, niefajnego odsetka ludzi, tak, w sensie jakichś ludzi, którzy mają poczucie, że no właśnie są w tym momencie do tego strachu uprawnieni. No ale co jeśli wśród tych ludzi, którzy teraz generalnie czują współczucie, ten strach jeszcze wzmocnimy. I to jest nasza, powiedzmy, delta w tej debacie. Marku, czy to jest ok, praktyczny przykład? Super. Dobra. Słuchajcie, to ja jeszcze przepraszam, ale muszę podłączyć w tym momencie laptopa, żeby mi nie zginął i żebyśmy się jeszcze widzieli przez jakiś czas. I zobaczcie, że jakby co jeszcze kończąc temat agresji, króciutko, bo jeszcze kończąc nam kwestię strachu, no to, bo zaraz właśnie przejdziemy jeszcze sobie do agresji, no to zobaczcie, że właśnie ten mechanizm, właśnie wzmocnienie tego mechanizmu kozła ofiarnego, no powoduje same niefajne rzeczy. I w związku z tym warto się czasami przyjrzeć, czy robiąc pewne rzeczy, które wydają się takie odruchowo fajne, jak na przykład właśnie wzmocnienie jakiejś narracji o zamachach, czy wzmocnienie jakiejś narracji o tym, że coś jest niefajnego w świecie, tam gdzieś dalej, czy przypadkiem wzmacniając tę narrację, która wydaje się na pierwszy rzut oka, że wzmocni litość, nie wzmocnimy czegoś, co koniec końców okaże się no właśnie zabójcze dla tych ludzi. Więc wydaje mi się, że to jest taka, że akurat retoryka miseczki Skittles i sprawdzenie, czy aby na pewno pokazując jakąś krzywdę, która się dzieje gdzieś tam daleko, nie wzmacniamy tej retoryki, no to jest idealna mechanizacja na wszelakie opozycje w tematach o tym, że ta Izba zrobiłaby jakąś strasznie lewicową rzecz w kwestiach uchodźczych. Ostatnia kwestia, czyli kwestia agresji i kwestia tego, żeby zapamiętać o klasycznym i standardowym mechanizmie psychologicznym, chyba najbardziej znany, jeśli istnieje jakiś najbardziej znany cytat psychologiczny, to jest to cytat: frustracja rodzi agresję. Słuchajcie, myślę, że tutaj chciałbym podbić to, że bardzo często te wszelkie mechanizmy agresji społecznej, które się dzieją teraz, jakby czy widzimy jakąś agresję społeczną związaną z jakimiś wydarzeniami w Polsce, wydaje się, że dość jasno, czy w Polsce, czy na świecie, wydaje się, że dość jasno można mimo wszystko powiedzieć, że te mechanizmy nie byłyby tak mocne, gdyby nie uczucie frustracji, gdyby nie uczucie takiego narastającego zdenerwowania. Bo zobaczcie, że jakby protesty dotyczące rozmaitych tematów społecznych rozgrywają się w tej chwili na całym świecie. Tak, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie Polski, która wprowadza barbarzyńskie prawo aborcyjne. Czy to nie jest kwestia tylko i wyłącznie różnych, nie wiem, Stanów Zjednoczonych, które no, mają bardzo złą historię, jeśli chodzi o traktowanie osób czarnoskórych. Tylko zobaczcie, że to są również pomniejsze wybuchy protestów w rozmaitych krajach Unii Europejskiej, w Niemczech, we Francji i wszędzie tam to jest jakieś właśnie nakumulowanie frustracji. Czasami ta frustracja odbija się w sposób no właśnie jasny przeciwko osobom, które są no bezpośrednio związane, bezpośrednio są naszym jakby powodem jakiegoś sfrustrowania, ale czasami jest tak, że zupełnie nie. Tak? W tym sensie no prawdopodobnie jakby przyjrzyjmy się na sekundę dwóm przykładom, o których
o których jest mowa i które są bardzo często przeciwko sobie przeciwstawiane, czyli wybuchowi agresji związanej z ruchem Black Lives Matter, no, który niewątpliwie był, tak? To znaczy niewątpliwie mieliśmy do czynienia z rozmaitymi zniszczeniami mienia prywatnego, publicznego, każdego możliwego, z atakami na komisariaty i tak dalej. No a z drugiej strony mamy atak na Kapitol. I wydaje się, że zobaczcie, że jakby mimo wszystko źródła tych frustracji, że za jednym razem to było rzeczywiście poczucie wyrzućmy z siebie te frustracje wobec ludzi, którzy są jakoś wobec tego odpowiedzialni, wobec społeczeństwa, które jest odpowiedzialne za nasz ucisk, a za drugim razem to był wyrzut frustracji no właśnie nie do końca związanej z tym, że te wybory rzeczywiście były przegrane, tylko wyrzut frustracji związanej no, z poczuciem jakiejś niesprawiedliwości, która się wobec nas zadziała, z poczuciem frustracji, że na przykład jesteśmy białymi, uprzywilejowanymi ludźmi i tracimy ten przywilej i to jest dla nas również frustrujące. I zobaczcie, że bardzo jakby, że musimy o tym pamiętać, że ta frustracja może bardzo mocno narosnąć w tę agresję, ale że musi być mimo wszystko jakiś breaking point, tak? Musi być jakieś miejsce, w którym uznamy, ok, enough is enough, to już za dużo, to już jest coś, co powoduje, że ta agresja narośnie. I wydaje mi się, że w momencie, w którym udowadniamy jakieś właśnie wybuchy agresji, no to bardzo często jest to pomijane w naszych wspaniałych mechanizmach, że gdzieś brakuje takiego właśnie breaking pointu albo wytłumaczenia, dlaczego akurat coś, co nie wiem, co wprowadza motion na przykład, stanie się tym breaking pointem. Pamiętajcie, że to też jest nasz ciężar dowodu, jak udowadniamy ten mechanizm, że z frustracji wyrasta agresja. I zobaczcie, że jakby co ja tutaj zamieściłem. Ja zamieściłem tutaj, wydaje mi się, że jedną z ważniejszych rzeczy o wybuchu agresji i o wybuchu zamieszek, czyli jeśli chcecie zobaczyć, w jaki sposób te zamieszki narastają z takiego właśnie poczucia bardzo głębokiej i bardzo mocnej i zrośniętej niemalże z nami frustracji, to bardzo serio polecam tak zwany list więzienny z Birmingham. To jest list pastora Luthera Kinga, Martina Luthera Kinga. I no, na przykład z niego taki wspaniały cytat, który wydaje mi się, że bardzo jasno właśnie pokazuje, gdzie, skąd ta frustracja się bierze i że czasami to nie jest tak, że ta frustracja jest skierowana właśnie na ludzi, którzy są jakimiś strasznymi, tym strasznym ekstremum tam gdzieś, nie wiem, takim jak właśnie Ku Klux Klan, tylko bardzo często jest właśnie skierowana na ludzi, którzy frustrująco nam mówią i powtarzają, tak, znaczy nam, w sensie im, w sensie osobom czarnoskórym w Stanach Zjednoczonych, frustrująco powtarzają, tak to już jest na tym świecie, zgadzam się z tobą co do celu, do którego dążysz, ale nie mogę się zgodzić z twoimi metodami działań bezpośrednich. I wydaje się, że w takim momencie bardzo często ta frustracja w związku z tym musi znaleźć gdzieś swoje ujście, ale znajduje tutaj w tym momencie ujście właśnie nie na, powiedzmy, nie będzie znajdowała na osobach, które są członkami Ku Klux Klanu, tak? Tylko raczej na osobach, które no w tym momencie są w jakiś sposób odpowiedzialne za to narastanie tej frustracji, bo nie reagują, bo nam nie pomagają i tak dalej, i tak dalej. I kończąc myśl, tak to podesłałem czerom pozostałych pokojów temat. Ale w związku z tym myślę, że to, co jest istotne, jeszcze żebyśmy zapamiętali, że jakby ta frustracja czasami wyładowuje się w sposób rzeczywiście bezpośrednio jasno skierowany w kierunku tych, którzy są właśnie naszym źródłem naszego ucisku, tak? Ale czasami jest też tak, że mimo wszystko
frustracja wyładowuje się też w kierunkach dość losowych, tak? W sensie, czy w takich, w których właśnie mamy jakiegoś kozła ofiarnego, którego w związku z tym jesteśmy skłonni poświęcić i wskazać go jako przyczynę naszych problemów. Czy będzie w jakiś, no ale mimo wszystko też potrzebuje jakiegoś właśnie tego tipping pointu, nie? Dla wybuchnięcia. To jest, myślę, jedna sprawa. Ale zobaczcie, że no może być związana właśnie z mechanizmem kozła ofiarnego, a może być też czasami no właśnie wyrzucona w takim kierunku, który uznajemy za źródło naszej frustracji. W sensie, że istnieje jakaś narracja, która nam mówi, że no na przykład wydaje się, że jakby gdybym miał wysnuć tutaj jakąś swoją poboczną teorię społeczną, to powiedziałbym, że trochę tak było z marszem na Kapitol, że gdzieś tam poszedł sygnał, to są ci ludzie, którzy boją się podjąć odpowiedzialnej decyzji o tym, żeby pokazać nam wszystkim, że te wybory naprawdę zostały sfałszowane, musimy ich docisnąć. I w tym momencie to źródło frustracji związane z porażką Trumpa, no właśnie wyładowało się tam, wyładowało się na ludziach, którzy na koniec końców mimo wszystko raczej musieli zatwierdzić to zwycięstwo i nie musieli, wcale nie powinni być odważni, tak? Musieli zatwierdzić to zwycięstwo Bidena. Okej, słuchajcie, czy to jest w takim razie zrozumiałe, w jaki sposób ta frustracja może być dla nas użyteczna debatancko i co musimy mimo wszystko udowodnić, żeby pokazać, że ta frustracja koniec końców przerodzi się w jakieś ataki agresji? Tak, nie, nie wiem. Dobra, znowu cisza na planie, ale zaraz patrzę na czat. Tak, super. Dziękuję za to, że ktoś jednak odpowiada. I słuchajcie, ostatnia sprawa. Bo słuchajcie, dużo sobie mówiliśmy o mechanizmie, ale zobaczcie, że jest masa rzeczy, o których warto pamiętać w momencie, w którym tworzymy nasze argumenty, tak? Czyli że poza mechanizmem, że sam mechanizm musi mieć jeszcze coś z tego jeszcze musi wynikać. Tak? W tym sensie, że bardzo często wpadamy w ogóle na ten pomysł, co z tego musi wynikać i musimy sobie do tego dorobić ten mechanizm, więc bardzo, najczęściej jednak jest jakiś impact bez argumentów, znaczy bez mechanizmu w argumencie, ale mimo wszystko musimy w związku z tym no, pamiętać o tym, żeby nie zapomnieć gdzieś, że gdzieś tam jest jakiś skutek, który musi być dość jasno określony, dlatego delta, tak? Czyli to słowo delta magiczne debatanckie, czyli no właśnie jakaś skala tego, o czym rozmawiamy, jakiej grupy to dotyczy, jak duża jest ta grupa, jak duża będzie ta zmiana społeczna, tak? W wypadku, w którym mówimy o retoryce miseczki Skittles, czy dużo więcej ludzi poczuje się bardziej zagrożonych, czy dużo bardziej poczują się zagrożeni i tak dalej. No i ostatnia kwestia, czyli komparatywa, no jakby pamiętać o tym, że tam po drugiej stronie debaty też ktoś stoi i jakby trzeba to porównać z tym, co padło po drugiej stronie, czy co wydaje nam się, że może po drugiej stronie paść, jakimś benefitem, który się, czy harmem, który się może pojawić po drugiej stronie. Więc pamiętajcie, jest magiczna lekcja, której udzielił mi Przemek Stolarski kiedyś, że argument to jest prawdopodobieństwo plus waga, ale jak każda sensowna lekcja zasługuje na uzupełnienie, czyli że argument to jest prawdopodobieństwo plus waga, plus komparatywa. I to jest, myślę, że najważniejsza lekcja, którą musicie wynosić z każdej debaty, że debaty są sportem no właśnie komparatywnym, tak? W tym sensie, że to mimo wszystko nie rzucamy naszych argumentów w przestrzeń, argumentów na poparcie naszej strony tezy, tylko że mierzymy się też z jakimś przeciwnikiem i z tym, co się może po drugiej stronie wydarzyć i tę komparatywę też musimy stworzyć. Więc pamiętajcie o tym, że na prawdopodobieństwo składa się mechanizm. Na wagę składa się impact i delta, a na komparatywę komparatywa. I jak będziecie o tym pamiętać, to będziecie tworzyć dobre argumenty. Chyba tyle ode mnie. Czy są jakieś pytania?
jest raczej cicho i naprawdę mam nadzieję, że to mimo wszystko oznacza, że po prostu jest w związku z tym tak, że wynosicie coś z tego warsztatu i że wiecie, co z niego będzie. Będzie może ja, no. To może ja tak dorzucę, czy w prawdopodobieństwie my powinniśmy wykazać nie tylko takie prawdopodobieństwo faktyczne oraz to, iż po naszej stronie leży ciężar dowodu, jak ten ciężar dowodu ma się do tego argumentu. No nie, musimy wykazać właśnie to, że coś, co chcemy udowodnić, się zadzieje, albo że jest jakoś w dużej mierze prawdopodobne, że się zadzieje, tak? Albo pokazać kilka możliwych scenariuszy tego, że co, jakby, które się mogą zadziać po tym, tak? No ale mimo wszystko musimy wykazać, które z nich są jak prawdopodobne. Rozumiem. Chodzi o to, czy ten scenariusz, który jest prawdopodobny, ma nieporównanie większą wagę, czy większy impact niż inne równie prawdopodobne scenariusze. A to już jest właśnie kwestia wagi, tak? W tym sensie, że kwestia tego, że oprócz prawdopodobieństwa mamy też i wagę argumentu, tak? Wagę, którą trzeba komparatywnie odnieść do innych scenariuszy, tak? Dobra, dzięki. Innych możliwości. Dobra. Chyba jest to moment, w którym mimo wszystko, mimo tego, że właśnie widzę, że ktoś dołączył do tego warsztatu, to chyba jest to moment na to, żeby zakończyć. Czy jest ktoś jeszcze, kto chciałby zadać jakieś pytanie oprócz Marka? Jeśli nie... A ja bym może zdała komparatywy. W sensie, bo komparatywa to ja rozumiem, że to jest takie po prostu pokazanie, porównanie dwóch światów i jak zadziała to w dwóch różnych światach. No tak, no w świecie, no nie wiem, jest temat policy, tak? Czyli wprowadzamy jakieś rozwiązanie. W świecie status quo jest jakoś, w świecie po wprowadzeniu tego policy będzie jakoś. Na przykład, tak? W sensie porównanie, to jest komparatywa, czyli albo porównanie tego z jakimś scenariuszem, który przedstawia nam druga strona, tak? Czyli porównanie, który z tych scenariuszy będzie bardziej prawdopodobny. No komparatywa zależy od tego trochę, co się zadzieje w debacie. Pamiętajcie, że musicie się porównywać albo ze status quo, jeśli jesteście propozycją, albo z czymś, co wydaje wam się, że po drugiej stronie może się zadziać. Ela, czy to jest twoje pytanie? Swoje 3 grosze, odpowiadając na pytanie. Dawaj. Można tę komparatywę też postawić, czyli pokazać, jaki jest ciężar dowodu po drugiej stronie i póki go nie wypełniają, to wy z nimi wygrywacie, bo ich komparatywa jest gorsza albo nieporównywalna przez nich do waszych argumentów. Ale to już jest temat na warsztat ze strategii i zestawiania ciężarów dowodu, więc też myślę, że to powiedział Bartek, jest super sprawą. Tak. Ja myślę, że jakby wiecie, ja strategicznie nie jestem jakimś wielkim orłem, w związku z tym warsztaty ze strategii zostawiam lepszym ludziom w temacie. Okej, dobra, słuchajcie, jest 19:08. Ile można tu siedzieć, czas coś zadebatować, nie?